To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o ciele, o tym, jak jest zawstydzane, o pozytywnym podejściu do ciała i o tym, żeby czasami o ciele w ogóle zapomnieć, czyli o takim nowym trendzie, który nazywa się ciało neutralność. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Dzień dobry Państwu, Paulina Rajta, Wysokie Obcasy. Moją gościnią jest Katarzyna Sejler, również redaktorka Wysokich Obcasów. Witam serdecznie. Specjalizujesz się w wysokich obcasach, jeśli tak mogę ująć, w tematach związanych z pozytywnym podejściem do ciała, z neutralnym podejściem do ciała, a także z tym, co właśnie nazywamy fat shamingiem, body shamingiem, czyli z tym, jak najczęściej kobiety, ale może nie tylko, zawstydzane są ze względu na to, jak wyglądają. I niedawno w Wysokich Obcasach ukazał się twój tekst na temat nowego trendu, który nazywa się po angielsku body neutrality, a po polsku go tłumaczymy jako ciało neutralność. Ciało neutralność. Opowiedz nam, co to znaczy. Ciało neutralność to jest taka trochę bardziej radykalna forma ciało pozytywności, czyli kobiety, które walczą o to, żeby podkreślić różnorodność naszego ciała i naszego wyglądu, że nie ma tylko jednego kanonu piękna, że nie ma tylko jednego obowiązującego wzorca, według którego powinno wyglądać nasze ciało. Stworzyły ten ruch ciał pozytywności, który ma dodawać kobietom siły, ma sprawiać, żeby pokochały swoje ciało. Natomiast Jamila Jamil, która jest największą ambasadorką ciała neutralności, postuluje coś takiego, żebyśmy przestały rozmawiać o ciele w ogóle. Przestały się nad nim zastanawiać, przestały wartościować się na podstawie naszego wyglądu. Co za tym idzie? Zamiast stawać przed lustrem i myśleć sobie, kocham swoje fałdki, kocham swój celulit, wyglądam świetnie, powinnam stanąć rano przed lustrem i powiedzieć, mam super pracę, mam świetne osiągnięcia, fajne wykształcenie i być dumną z tego, co osiągnęłam w życiu i co jest głębiej w środku, a nie tylko na wierzchu. I Jamila Jamil zapoczątkowała taką akcję, która rozlała się po internecie, która nazywała się I Weigh, a ty na naszych łamach przetłumaczyłaś ją na moja waga. Mhm. Na czym ona polega? To jest cała taka anegdota wokół tego, jak powstał ten ruch, ponieważ Jamila przeglądała Instagram i pewnego dnia zobaczyła taki post, gdzie było zdjęcie sióstr Kardashian i przy głowie każdej z nich była napisana cyfra. Pierwotnie Jamila myślała, że to są jakieś ich zarobki, osiągnięcia życiowe, tego typu rzeczy. Natomiast w opisie zdjęcia zorientowała się, że chodzi o ich wagę. I w medium, które wrzuciło to zdjęcie, na dodatek dziwiło się, że chyba Kim Kardashian waży tylko tyle i wcale na to nie wygląda. A dodatkowo jeszcze pytali, żeby czytelniczki tego postu załączyły swoją informację na temat wagi, czy wydaje im się, że ważą więcej, lepiej wyglądają i porównały się. No i z trwogą zobaczyła Jamila, że rzeczywiście w komentarzach dziewczyny się załamywały, o matko, ja ważę więcej, albo o matko, ja ważę mniej, ale gorzej wyglądam. I kompletnie ją to zdołowało, że kobiety są rozliczane z tego, jak wyglądają, a nie ze swoich osiągnięć. I to jeszcze takie kobiety jak siostry Kardashian, które każda z nich praktycznie, co by o nich nie myśleć, zbudowała imperium. I w odpowiedzi na to zdjęcie opublikowała swoje i tam właśnie napisała I Weigh. I zamiast wypisać swoją wagę, wyliczyła, że jej waga to są jej osiągnięcia, wspaniała praca, to są jej przyjaciele, wszystkie związki, z których się wiele nauczyła, to także jej obwisłe ramiona, które pokochała, no i na koniec te nieszczęsne kilogramy. Ale chciała w ten sposób podkreślić, że to, z czego jest zbudowana, to nie jest waga, ciało, kilogramy, tylko to, wszystkie jej doświadczenia, cała psychika i to, co zgromadziła przez całe swoje życie. A ja w tej chwili patrzę na zdjęcie, które ty zamieściłaś, zdaje się, na Instagramie, ale też na Facebooku i moja waga. To jest nie moja teraz, tylko Kasi Sejler waga. Wspaniali przyjaciele, praca, którą kocham, 10 lat z depresją, psia i kocia matka, wszystkie książki, które przeczytałam, Hashimoto,
To nawet nie wiem, co Hashimoto, to jest. Hashimoto, insulinooporność i zespół policystycznych jajników. Archeologia i dziennikarstwo, klny jak szewc, walka z fat-shamingiem, wielkie serducho i równie wielka i miękka dupa i pieprzone kilogramy. Dokładnie. Czy był jakiś odzew? No, odzew był gigantyczny w moich mediach społecznościowych i też na Instagramie Wysokich Obcasów. Oczywiście za każdym razem, kiedy mówimy o wszystkich aktywnościach związanych z ciałem, czy to ciało pozytywność, czy fat shaming, o którym wspominałaś, pojawia się też ten negatywny odzew, tak? Nie da się tego uniknąć. Jednak my mamy jeszcze troszeczkę problem w Polsce, przede wszystkim ciało pozytywność, czy cokolwiek z tym związane, kojarzy się z nadwagą, z otyłością i od razu pojawia się takie obok hasło promowanie otyłości. A clue tych wszystkich ruchów polega na tym, żeby przypomnieć, że pokazanie w ogóle osoby, która ma nadwagę i otyłość, to nie jest zachęcanie do otyłości i nadwagi i do takiego stylu życia. To jest po prostu pokazanie, że takie osoby też są. Mają prawo funkcjonować w przestrzeni publicznej i mają prawo do swojego życia. W związku z tym oczywiście liczyłam się z takimi komentarzami i ponownie one się pojawiły. Natomiast było też bardzo dużo pozytywnych komentarzy i dostałyśmy też kilka zdjęć, bo w ten sposób zachęcałyśmy do tego, żeby zapoczątkować rewolucję ciała neutralności też w Polsce. Więc dostałyśmy kilka zdjęć od naszych czytelniczek i cały czas czekamy na kolejne. W tym ruchu ciała pozytywności i ciała neutralności też jest właśnie taki nurt, że nie należy się komplementować, że kobiety bardzo często właściwie od tego zaczynają dzień. Muszę powiedzieć, że my również to pielęgnowałyśmy w naszej redakcji do pewnego czasu. Teraz to właściwie jest zakazane, czyli nie zamiast mówić sobie, no jak świetnie wyglądasz, jaka piękna sukienka, ale schudłaś, ale masz super fryzurę, o, obcięłaś się, to raczej właśnie zachęcamy się nawzajem do tego, żeby skoncentrować się na tym, że jaki napisałeś świetny tekst, albo jak wspaniale wychodzi ci ten podcast, który właśnie nagrywasz. Czyli żeby oderwać się trochę od tej koncentracji na ciele i wyglądzie, z którą kobiety bez przerwy no, są konfrontowane w takim sensie, że muszą się sobą ciągle zajmować tym, jak wyglądają. Co ty sądzisz o tym, czy mogę ci powiedzieć dzisiaj, że ładnie wyglądasz i fajna jest ta twoja nowa fryzura? To wszystko zależy od tego, jak to odbieramy i żeby złapać w tym złoty środek. Właśnie Jamila Jamil często tak mówi, że należy wszystko sobie w głowie poukładać. Możesz cieszyć się swoją seksualnością, swoim wyglądem, patrzeć w lustro i myśleć sobie, wyglądam dzisiaj super, ale nie róbmy z tego priorytetu. To nie jest najważniejsza rzecz w naszym życiu i może tylko doprowadzić do jakiejś niezdrowej obsesji wyglądu. I jeśli ktoś to lubi, nie ma nic w tym złego, żeby ucieszyć się z komplementu i powiedzieć koleżance, że ma świetną fryzurę i fajnie dzisiaj wygląda. Ale fajnie by było jakby dla równowagi doceniać też jej inne osiągnięcia i inne rzeczy. I równie często, kiedy mówimy jej, że ładnie wygląda, powiedzieć, że czytałam twój artykuł, jest naprawdę świetny. Może po prostu łatwiej jest się koncentrować na tej zewnętrzności, prawda? To znaczy w ogóle my jesteśmy tak nauczeni oceniać i jak mówisz, żebyśmy się koncentrowali na, nie tylko na tej zewnętrzności, to z jednej strony to mnie bardzo cieszy, z drugiej budzi lęk, bo to oznacza, że może taka przesunąć się gdzie indziej, czyli że tak samo jak do tej pory ktoś mówił, że ale ma duże uda, to zacznie mówić, że ale ma straszliwą wadę wymowy, albo tam nie doczytała chyba Prusta. Zdaje mi się, że jakby rozwiązaniem jest to, żebyśmy w ogóle się nie oceniali aż tak surowo, żebyśmy po prostu przestali się zawstydzać tak bardzo. Na pewno, to jest bardzo ważne, ale z drugiej strony, jak często słyszysz uwagi na temat tego, że nie przeczytałaś jakiejś książki i właściwie rzadko rozliczamy się z takiej rzeczy, z wiedzy czy z niewiedzy. Jednak ta obsesja wyglądu jest tak głęboko zakorzeniona w naszych głowach, że przede wszystkim zwrócimy uwagę na to, jak ktoś wygląda, na, nie wiem, niewypielęgnowane dłonie, nieułożone włosy, na to, że jest niestarannie ubrany. Choćby dzisiaj pisałam tekst o tym, z jakim problemem mierzą się kandydatki na stanowiska polityczne ze względu na to, jak są oceniane głównie przez pryzmat wyglądu. Jedna z amerykańskich firm zaoferowała, że za darmo będzie wypożyczać ubrania kandydatkom, których po prostu nie stać na to, żeby sprostać oczekiwaniom wyborców i wyglądać jednocześnie profesjonalnie, kobieco, stylowo, ale nie za drogo.
I każda z nich chciałaby być oceniana za to, co mówi, ale nie jest w stanie uciec od tego, że zwraca się uwagę na to, jakie mają buty, garsonki, kolory, jakie fryzury. No to jest rzeczywiście piętno kobiecości. Powiedz, co można powiedzieć tym ludziom, którzy rzeczywiście masowo, za każdym razem, gdy publikujemy teksty dotyczące właśnie pozytywnego podejścia do ciała, czy neutralnego podejścia do ciała, uderzają w ten ton, że ale jednak otyłość jest bardzo niezdrowa. Jak możecie zachęcać do tego, żeby zaakceptować dodatkowe kilogramy? Otyłość jest bardzo niezdrowa i nikt nigdy nie powiedział nic innego. Za każdym razem, kiedy my też piszemy o właśnie ciało pozytywności czy fat shamingu, mówimy o tym, że czym innym są kwestie zdrowia, a czym innym są kwestie akceptacji, walki z dyskryminacją wobec osób o określonym wyglądzie. Ja podawałam taki przykład, jak pisałam o fat shamingu, że kiedy na zdjęciu pokazujemy kobietę w okularach, to nie mówimy, że jest to proponowanie niezdrowego stylu życia, a być może ona ma wadę wzroku, bo czyta przy słabym świetle. Więc jeżeli pokazujemy osobę otyłą, która być może jest otyła dlatego, że niezdrowo się odżywiała, to tak samo mamy prawo ją pokazać. Nie wiemy dlaczego, skąd wzięła się jej otyłość i jej choroba. Bo otyłość to po prostu choroba. Mówię też często o tym, że to do niczego pozytywnego nie prowadzi piętnowanie otyłości, bo wszystkie badania pokazują, że agresywne komunikaty w stosunku do osób z nadwagą i z otyłością wcale nie motywują ich pozytywnie. Wręcz przeciwnie, wszelkie hejterskie komentarze prędzej doprowadzą do tego, że taka osoba będzie zajadała smutki i pogłębiała swoje zaburzenie odżywiania, niż zawalczyła o swoje zdrowie. Te komentarze pokazują też to, jak wąsko rozumiemy problemy ciała. To znaczy, że kiedy mówimy o pięknym ciele, to natychmiast ludzie zaczynają mówić, że właśnie a ci otyli to powinni schudnąć, a przecież body positivity, czy właśnie to pozytywne podejście do ciała po prostu oznacza zaakceptowanie siebie nie tylko wśród osób z nadwagą, prawda? Oczywiście. Dotyczy też osób, które na przykład właśnie zmagają się z anoreksją, albo które są niepełnosprawne, albo... Bardzo szerokie jest to pojęcie. Na szczęście na świecie jest szersze. Szkoda, że do Polski to jeszcze tak powoli dociera. Ale kiedy na przykład w Nowym Jorku czy w Londynie organizowany jest słynny pokaz The Real Catwalk, który jest takim miejscem, gdzie wszystkie osoby, które czują się wykluczone z branży modowej, mogą w formie spontanicznej przejść w samej bieliźnie przez jakieś miejsce wyznaczone w danym terminie i się pokazać. I na takim pokazie w Londynie, które parę razy oglądałam czy śledziłam, są nie tylko osoby plus size, czyli większych rozmiarów, nie tylko osoby, które nie czują się komfortowo ze swoim wyglądem. Są właśnie osoby z bliznami, są osoby, które wypadają włosy, są osoby z bielactwem, są osoby z anoreksją, ale też na przykład są weterani wojenni po amputacjach kończyn, którzy czują się niedoreprezentowani w tym przemyśle modowym i na pokazach modowych i chcą pokazać, że oni też są ludźmi, mają prawo do życia i żeby ten świat modowy, świat mediów był dostosowywany też do nich. Generalnie, gdyby brać pod uwagę jakby ten model, który promuje świat mody, to wszyscy, którzy są powyżej 20 roku życia i nie są bardzo, bardzo szczupli, nie mieliby prawa wychodzić z domu. Więc jest to bardzo wąski model. Czy pamiętasz może akcję, którą zrobiłyśmy w Wysokich Obcasach, kiedy zabrałyśmy się do kostiumu, do bikini i zrobiłyśmy zdjęcia całej redakcji albo prawie całej redakcji po to, żeby pokazać, jak naprawdę wyglądamy? Tak, to była jedna z pierwszych takich inicjatyw naszych redakcyjnych, w których miałam przyjemność brać z wami udział. Pomysł się zrodził, z tego co pamiętam, od Karoliny Domagalskiej, która pomyślała, że musimy coś zrobić w odpowiedzi na to, że zbliża się sezon wakacyjny i już wszędzie na mieście widać billboardy dziewczyn o określonym typie urody, oczywiście też fajnym i akceptowanym, ale chciałybyśmy podkreślić to, że każdy wygląd i każda osoba z każdym swoim ciałem, takim jakie jest, ma prawo pokazać się w kostiumie kąpielowym i
być gotowa na plażę, no bo słynne wszystkie hasła, które się wtedy przed wakacjami pojawiają, to czy ty już jesteś gotowa na plażę, sezon bikini, przygotuj się i tak dalej. Nie ma potrzeby przygotowywać się tylko po to, żeby pojawić się na plaży, bo jeżeli ktoś chce, no to wystarczy, że założy kostium i wyjdzie na plażę. W związku z tym my założyłyśmy kostiumy i wyszłyśmy na taras Agory i zrobiłyśmy sobie zdjęcie w tych samych kostiumach kąpielowych. Jak się czułaś, będąc wtedy właśnie świeżą pracowniczką Wysokich Obcasów, półnaga, prawie że naga na tarasie? Odsłaniając wszystko prawie. Zabawnie, ale szczęśliwa, bo przynajmniej czułam, że robię coś dobrego i wartościowego. I oczywiście to wymaga ogromnej odwagi, bo każda z nas, oprócz tego, że wstawiłyśmy to zdjęcie zbiorowe, to jeszcze miałyśmy zdjęcia indywidualne, gdzie publikowałyśmy swoje historie, swoich zmagań z ciałem i swoich kompleksów. I ja też tam wtedy o tym pisałam i chociaż wtedy jeszcze nie słyszałam o ciału neutralności, to dziś jak na to patrzę, to widzę, że już wtedy ta myśl mi w głowie kiełkowała, bo pamiętam, że pisałam o tym, że kluczem do szczęścia nie jest to, żeby mieć płaski brzuch, tylko żeby mieć zdrową i szczęśliwą rodzinę. I już wtedy to było dla mnie najważniejsze i w tej chwili też tak jest. I no oczywiście było tak, że było mnóstwo nieprzyjemnych komentarzy, które się pod tymi zdjęciami pojawiały, ale było też mnóstwo pozytywnych. Dostałyśmy mnóstwo zdjęć od dziewczyn, które chciały dołączyć do akcji, bo nasze wspólne zdjęcie było dopiero początkiem, a zależało nam na tym, żeby pokazało się jak najwięcej naszych czytelniczek i zaprosiłyśmy je do tego, żeby oznaczały siebie i nas na takich zdjęciach. A później wzięły udział w sesji zdjęciowej, okładkowej w Wysokich Obcasach, która była całkowicie bez retuszu, z naturalnym światłem. Nasze czytelniczki same się ubrały w swoje kostiumy czy bieliznę, same umalowały i same uczesały. To chyba była jedyna taka sesja dział pozytywna w Polsce, jedyna w ten sposób zorganizowana. A w Wysokich Obcasach Ekstra, które właśnie już są dostępne, temat zawstydzania, wstydu i ciała, i cielesności porusza m.in. Joanna Brodzi, która jest też na okładce Wysokich Obcasów Ekstra bez makijażu, bez retuszu, bez Photoshopa, zupełnie naturalna. I to rzeczywiście niesłychanie cieszy, że po prostu coraz więcej osób, również bardzo znanych, do tego nurtu się przyłącza. Ale chcę skorzystać z tej okazji, żeby powiedzieć, że bardzo często osoby, które nie są właśnie ani za chude, ani za grube, tylko zdają się być takie właśnie w tym kanonie piękna, które również zmagały się przez całe swoje życie z tymi ocenami piękna, są uciszane i mówi im się, że nie powinny się wypowiadać w ogóle w tych kwestiach, ponieważ no właściwie co one mogą wiedzieć, skoro są tak piękne jak Joanna Brodzik. Tymczasem okazuje się, że chyba nie ma kobiety na świecie, która by nie przeszła swojej walki z ciałem. I ten temat też pojawił się przy Jamili Jamil, że jest po prostu za chuda i za ładna, żeby się wypowiadać na temat body neutrality. Ona też dlatego troszeczkę się odcięła od ciała pozytywności, bo mówi, że ten ruch jest bardzo potrzebny, ale zauważa, że służy przede wszystkim osobom, które są dyskryminowane ze względu na rozmiar. Każda osoba, która jest właśnie zbliżona do tego obowiązującego kanonu piękna, który jest widoczny w mediach, jest tam troszeczkę nacenzurowanym, tak? I Jamil ma właśnie taki stosunek do tego, że chciałaby pokazać, że osoby nawet, które wyglądają praktycznie idealnie, mają swoją historię zmagań z ciałem. Ona ma gigantyczną historię problemów i swoich zmagań. Już nie mówiąc o takich rzeczach jak wypadki i tego typu rzeczy, to między 14 a 17 rokiem życia nie zjadła żadnego pełnego posiłku, głodziła się i dążyła do jakiegoś idealnego wzorca obowiązującego wtedy w latach 90. w mediach, gdzie królowały smukłe top modelki. I była przekonana, że jest nieatrakcyjna, że nie wpisuje się w żadne kanony piękna. A dziś patrząc na jej zdjęcia, nie możemy w to uwierzyć, że to jest ambasadorka jakichś ciało pozytywnych ruchów. Mamy koniec lutego. Czy twoje ciało jest już gotowe na plażę? W każdej chwili, w dowolnym momencie roku jestem gotowa na to, żeby wziąć urlop i pojechać na plażę. Także nie myślę o tym pod kątem, czy moje ciało jest gotowe, tylko czy mam czas na urlop.
No więc moje ciało też jest bardzo gotowe na plażę i w ogóle każdy jego kilogram o tym marzy. Więc życzymy Państwu, żeby Państwa ciała też jak najszybciej mogły na tę plażę wybiec w takim kształcie i w takiej formie, w jakiej są. Naprawdę przestajmy się tym tak strasznie przejmować. Dziękuję za rozmowę. Ja również. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.